Panie premierze, jesteśmy na 9. konferencji bezpieczeństwa narodowego. Jak pan ocenia daną konferencję? Po pierwsze, najważniejsze, że ludzie, którzy są aktywni, którzy mają olbrzymie doświadczenie, znajdują chęć i pole uczestniczenia w debacie publicznej, którą zaniedbujemy, szczególnie w tak elementarnych przestrzeniach jak szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w której każdy głos powinien być profesjonalnie wysłuchany, przeanalizowany, bo nie tylko to jest odpowiedzialność państwa, aktualnych funkcjonariuszy, instytucji, też nasza wspólna odpowiedzialność, także wynikająca z relacji, a ktoś kiedyś powiedział, że w każdej instytucji muszą być młode ręce do roboty i siwe głowy, które dzielą się doświadczeniem. Stąd i ze świata nauki, i praktyków życia, ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat często w tym obszarze pracowali, warto się spotkać i z taką refleksją popatrzeć, gdzie jesteśmy, jak zmienił się świat, gdzie narastają nowe zagrożenia, co wynika z tego, że świat się skurczył, że się zglobalizował, że coraz bardziej od tego świata jesteśmy uzależnieni, choćby w przepływach kapitałowych, w wymianach technologicznych, tym bardziej, że nie oszukujmy się, tak gdzieś mniej więcej koło roku 2014 skończyła się bardzo przyjazna dla Polski i Polaków taka sytuacja międzynarodowa, a dzisiaj i w sporach klimatycznych, i migracyjnych, i narastających konfliktach, wojnach handlowych, wojnach technologicznych, stajemy przed nowymi wyzwaniami i nowymi potrzebami. Oczywiście zawsze jest tak, że kluczowy jest człowiek, no bo jeśli nie mamy do siebie nawzajem zaufania, państwo do obywatela, obywatel do państwa, nie możemy się czuć bezpieczni. Jeśli nie mamy zaufania, że naprzeciwko nas jedzie tak jak my, profesjonalny kierowca, tak jak my wypoczęty, tak jak my ze sprawnym samochodem, tak jak my z ułożonym w głowie mózgiem i wyobraźnią, to nikt tutaj nie ma prawa się być bezpieczny, dlatego że my nie popełnimy błędu, ale ktoś może popełnić błędy. Więc to jest ciągle ta sama potrzeba odrabiania lekcji, wszystkiego tego, co wydarzyło się w przeszłości i teraźniejszości, ale z myślą o tym, jakie zagrożenia idą. Idą choćby w naszym coraz większym uzależnieniu od techniki, technologii, od energii. Od tego choćby, że staliśmy się ludźmi, którzy odwiedzają kontynenty, a więc nowe choroby, nowe zagrożenia, choćby takie katastrofy jak ASF. Skala konsekwencji jest przecież przeogromna, więc można na każdym poziomie myśleć o nowych wizjach zagrożeń, niebezpieczeństwa w kategorii osobistej, państwowej, energetycznej, medycznej, żywnościowej, energetycznej, więc jest naprawdę o czym myśleć, tym bardziej, że i to jest słabość dzisiejszych naszych wspólnych polskich przeżyć i dokonać, że zajęliśmy się sobą, rywalizacją nadmierną między nami Polakami, a nie obserwujemy tego, co dzieje się obok nas. Jakby dla wielu świat się zatrzymał i myślenie, że wejście do NATO i do Unii Europejskiej pozwala, żeby nie mobilizować się wewnętrznie, zakładać, że prezydent, premier, szef posterunku policji i miejscowy strażak jest odpowiedzialny za wszystko to, co może nas spotkać i że zawsze powinniśmy tylko wymagać od innych, a nie stawiać się do dyspozycji. Nie, że się wzajemnie nie uczymy, no to są te po prostu takie lekcje, za które jak się ich nie odrabia w każdym wieku i w każdym czasie, płaci się później cenę ogromną, no bo przypomnę rok 97 czy kolejne powodzie, gdzie nagle okazało się, że to, co miało być w zasobach obrony cywilnej, to są stare łopaty przejedzone przez szczury i myszy, worki na piach, zero kaloszy, zero pontonów i tak dalej. Więc w chwili próby okazuje się, że nie jesteśmy przygotowani. Dlatego to jest stara wojskowa zasada. Im więcej potu i aktywności na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. I trzeba to każdemu z nas każdego dnia przypominać, jak się zachować, kiedy zawyje syrena, jak się zachować, kiedy widzimy, że pali się jakiś obiekt, jak się zachować, kiedy dostrzegamy człowieka, który się dziwnie zachowuje, albo co robić, kiedy zderzyły się dwa samochody, są uwięzieni ludzie i może wybuchnąć pożar, tak? Nie mówiąc już o pierwszej pomocy, nie mówiąc o tym, jak zachowywać się na plaży, jak zachowywać się na wodzie, jak zachowywać się na łódce, jak nieść pierwszą pomoc, jeśli chodzi o kwestie oddychania, jak szybko powiadomić odpowiednie władze czy odpowiednie służby, że coś się dzieje. To wymaga nieustannej pracy i tu przyznam
ze smutkiem, że jakby założyliśmy z góry, że na te stany nadzwyczajne są służby nadzwyczajne i z nas zdejmujemy sami siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo nas samych i po prostu innych. Jak do tego dodamy bezpieczeństwo żywności, jak do tego dodamy brak zaufania, który w wielu miejscach występuje, no to widzimy, że skala tych wyzwań i problemów jest olbrzymia, ale i o tym mówili tutaj prelegenci występujący w debatach, że nawet jak będziemy mieli wielkie pieniądze, nawet jak będziemy mieli najlepszą technikę, nawet jak będziemy mieli najlepsze instytucje, to i tak w dalszym ciągu, tak jak w przeszłości, najważniejszym będzie człowiek. Czy my wiemy, jak pojedynczo czy grupowo się zachować, jak działać, bo w bezpieczeństwie szeroko pojętym, nas samych i innych z nami, najważniejsza jest medyczna zasada. Lepiej zapobiegać niż leczyć, bo leczenie jest bardzo kosztowne i najczęściej już po czasie. Na samo zakończenie proszę powiedzieć, czy Polska jest na tyle dobrze przygotowana od strony bezpieczeństwa, iż nie mamy ataków terrorystycznych w Polsce, czy dlatego, że Polska nie jest krajem atrakcyjnym dla poszczególnych terrorystów? No, po pierwsze zwracam uwagę, że nie patrzmy tylko kategoriami, że terrorysta to jest ten obcy, ale to są stany psychiczne, to są stany nerwowe, to co dzieje się w naszym sąsiedztwie, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, na naszych ulicach. Terrorystą możemy być my, jeśli nadużyjemy, jeśli spożymy, jeśli damy się uwieść narkotykom czy innym substancjom. Różne rzeczy mogą w nas wstąpić, więc kiedy patrzymy na te zagrożenia, nie myślmy kategoriami, że u nas nie może być nożownika w centrum handlowym, że u nas nie może być głupka, który na manifestacji z jakichś powodów przyniesie bombę domowej roboty, bo terrorystą może być ten, który kupuje wiertła do kopalni metanowej. Wybrał tańszy produkt, bo zarobił, a górnicy zjechali na dół i to wiertło, wiercając się w węgiel, spowodowało iskrę, od której się wszystko zaczęło. Przypomnę, jeden z największych dramatów to są te śląskie targi, przegląd gołębi pocztowych. Komuś zabrakło wyobraźni, że jak pada śnieg, no to trzeba coś z tym zrobić, tak? I to nie jest tylko kwestia wpisania do ustawy, wprowadzenia sankcji. No bo cóż z tego, że ex post, po zdarzeniu, po nieszczęściu, my skażemy odpowiedzialność za coś osobę i nawet dostanie kilka lat, skoro ludzie, którzy się tam znaleźli, ponieśli największą ofiarę czyjejś bezmyślności czy zwykłej głupoty. W związku z tym to się zaczyna od imprezy rodzinnej czy towarzyskiej, że jak ktoś przyjechał samochodem, to przed nim nie stawiamy kieliszka po to, żeby nawet nie próbował. A cóż, dopiero tolerujemy to, że po spożyciu na naszych oczach wsiadł. Więc jak wytłumaczyć, czy nie jest tym, w cudzysłowie, terrorystą, matka dziecka dwu czy trzyletniego, która ma 3 promile w samochodzie, nie jest terrorystą, nie jest zagrożeniem, jest takim samym zagrożeniem, jak osoba, która z powodów religijnych czy politycznych chce strzelać do kogoś drugiego, tak? No więc szczęściu trzeba pomagać i dlatego takie szkolenia, takie spotkania, taka wymiana myśli, koncepcji, taka analiza jest bardzo pożyteczna, bo warto też zderzać myślenie takie szersze. Stąd mój udział w tej konferencji, no bo myślę, że wszyscy oczekują, że jako były wicepremier, minister odpowiedzialny za gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne, mocniej pociągnę te wątki, ale z wielką satysfakcją poszerzam swoją wiedzę o to, co mają tu naukowcy czy ludzie z innych branż, jak oni to postrzegają, dlatego że i od strony teoretycznej i opisowej problem w dalszym ciągu wymaga jeszcze bardziej intensywnych narad, spotkań, wyciągania wniosków i praktyki. Na przykład, czy aby na pewno dobrze wydajemy i tak ograniczone pieniądze na bezpieczeństwo. No bo to jest trochę tak, czy budować infrastrukturę, jak pan wie, najbardziej niebezpiecznymi drogami w Polsce. Nie są tylko jednojezdniowe, dwukierunkowe drogi. Najwięcej liczba ciężkich wypadków jest na najlepszej części dróg, czyli na autostradach. A dlaczego? A dlatego, że jak zobaczyliśmy te gigantyczne połacie przed sobą asfaltu i kupiliśmy sobie szybko rozpędzające się, często używane samochody, które były bardzo sprawne 10 lat temu, czy nawet 20, i potrafią się rozpędzić do 150 na godzinę, po czym zabraknie wyobraźni, zabraknie czasu i zdarza się to, co jest najgorsze. Choćby zwróćmy uwagę na ten wyzwanie, że Polska jest w końcówce krajów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe. Czym to wyjaśnić, skoro mamy bardzo zdolnych ludzi, bardzo racjonalnych, niezły system szkolenia, egzaminowania kierowców, po czym przyjeżdża piękna pogoda, jak widzimy słońce, wyjeżdżamy to i nagle nam coś odpala, bo najważniejsze jest upojenie się prędkością. I uwaga, nie tylko w młodym wieku. Więc dużo tej takiej psychicznej agresji, także wzajemnej, nie tylko użytkowników dróg, ale choćby w relacjach lekarz-pacjent, nauczycielka-uczeń.
między uczniami, to pokazuje narastający problem chorób psychicznych, ekstremalności zachowań i reakcji, tak? Nieumiejętności dystansowania się od osób, które nie są swoim postępowaniem zagrożenie, no i elementarny, bardzo często w takich przypadkach, brak kultury osobistej, szacunku, dystansu, także do siebie samego. Tego trzeba się uczyć. Tego nie da się zadać w programie szkolnym. To po prostu każdy z nas z odpowiednią gracją, jeden lepiej, drugi gorzej, powinien wchłonąć w siebie, dlatego że jesteśmy istotami, które są skazane na to, że żyją wśród drugich ludzi i nie zawsze nasze musi być za wszelką cenę na wierzchu w każdym wymiarze. Czasami trzeba umieć budować kompromis i żeby zdobyć samemu szacunek, trzeba okazywać szacunek. Więc te prawdy takie ogólne są bardzo ważne, żeby je rozumieć i dlatego tego typu spotkania mają swój także ten wymiar.